Witam Państwa serdecznie, z tej strony Rybka. Tu jak widzicie, młode rybunie pływają. Molinezje, żaglopłetwe zielone. Tak jak mówiłem na filmiku, że mi się wykociła, to się wykociła. A tu już Wam pokazuję. Szaleniec. Następna samiczka jest kotna. Zaraz ją chyba łapnę do kotnika, bo jej żyć nie daje. A tu Państwu pokażę, ile jest molinezji. Z pierwszego i drugiego miotu, tam widzicie dalej z drugiego miotu. Także Państwu pokazuję, ile tu jest właśnie tych molinezji. I krewecie Państwu pokażę. Czerwone, niebieskie, przezroczyste, czarne molinezje. Raczej molinezje, krewetki, przepraszam bardzo. Ale jak mówiłem, ja tam na krewetkach się nie znam. Rozmnażają się. To mnie cieszy. Tu właśnie jednego anybiasta sobie włożyłem, tu drugiego. I tam kawałek na korzeniu, widzicie. Mech. Te kulki. No i tak to tutaj wszystko wygląda. Jak najbardziej fajnie mi się chowają rybki. Molinezję damy z bliska. Już są, jak Państwo widzą, duże. Czekam tylko, żeby teraz podrosły i będziemy widzieli, które są samce, które samiczki. Tam dalej widzicie małe molinezje pływają. Tu Wam może złapię, gdzieś będą może przy tafli. One się tu wszędzie chowają, tu mają właśnie moczarki dużo. O, tam dalej są, widzicie, mniejsze molinezje. No to tu właśnie krewetkę gdzieś tu widziałem, zaraz złapiemy. O, tu jest krewetek dużo w tym akwarium. Tu takie ładne czarne mam krewetki, tam widzicie na mchu czerwone. Także wszystko fajnie się prezentuje. Także wszystko gra, wszystko gra. Tu na razie chodzi gąbkowy filterek na brzęczyk. No i tu widzicie turbo 750, w zupełności wystarcza. No, z bliziutka nagramy molinezję. Tam dalej widzicie, takie małe pływają. Także, że się porozpraszały. Tutaj właśnie w tym akwarium nie dawałem żadnego kotnika, ale jednak będę musiał dawać, bo tutaj ten drugi samiec, to on jest naprawdę coś za agresywny. Spróbuję Wam to nagrać. No ta samica już nie daje spokoju. Zobaczcie, jak ona gruba jest. Z bliska. O. I już się zaczyna coś dziać. Będę musiał ją chyba odłożyć. I to zaraz. Po nakręceniu filmiku ją odkładam do kotnika. Odkładam ją do kotnika. O, tu malutkie pływają molinezje. Proszę zobaczyć. Także nic tu na początku nie odkładałem. O, tam maleńka pływa. Wszędzie, wszędzie są. Tam dalej są pochowane. O, malutkie. I znowu się wykoci i znowu będzie coraz więcej molinezji. Zielonych, żaglopłetwych. I to człowieka cieszy. Bynajmniej mnie. Oczywiście nakręcam dla Państwa. O, te malutkie, widzicie, pływają molinezje.
Tu mają dużo kryjówek. No i coś Państwu chciałem pokazać. Tak jak obiecałem, pokażę właśnie skalary, jak się zaklimatyzowały w akwarium. Sorki, bo się zająkałem, ale tam jeszcze młodziutkie pływają, widzicie. No tak wam pokażę, może z daleka trochę słonko odbija, ale pokażę Państwu. O, tu już maleńka pływa, widzicie. Popłynęła sobie. Dobra, tak to wszystko tutaj wygląda. Dobra, przechodzimy do skalarów. Już jesteśmy przy skalarach Rio Nanay. Jak widzicie, pływają. Wszystko jak w najlepszym porządku. Skalarki. Postaram się z bliska nagrać Państwu. Niedługo będzie nowy filmik. Zobaczycie z czym. One tu właśnie przy tej roślinie sobie siedzą. Siedzą przy nużancu tutaj, jak widzicie, już na tafli. I tutaj Państwu pokażę. Tutaj właśnie dam sobie jeszcze jednego nużanca z tej strony, że będzie z tej strony po tafli szedł do góry. I oczywiście z tej strony. O, tu teraz nagramy z bliska. Oczywiście zostały odrobaczone. Wczoraj im wlałem na odrobaczenie. Bo wiadomo, każde akwarium jest inne. A nie chciałbym, żeby się zarobaczyły, czy złapały jakieś inne pasożyty. Także odrobaczone skalarki zostały. W trakcie odrobaczania są 7 dni. No bo te ryby też już były odrobaczane, co mam tu w akwarium. Ale wiadomo, to jest nowa ryba, która przyszła, to postanowiłem odrobaczyć. Tak zawsze robię. I tu na koniec Państwu jeszcze tak przejadę. Pieleniczki, zobaczcie, jak się pięknie wybarwiają koło oka. Już zaczynają dostawać kolorków. Tak po długości. W ten sposób. Skalarki podpływają chętnie. Już nie są wystraszone. Także wszystko super. Neonów Inesa mam tutaj 20 sztuk. Tamte skalary, jakby ktoś miał pisać, pytać się, to od razu odpowiadam. Sprzedałem, zostaję przy tej obsadzie, przy tych rybach. Także, żeby było jasne, sprzedałem. A w następnym filmiku zobaczycie, co mi przyjdzie na te właśnie pielęgnice. Mówię, żarłoki, dlatego że naprawdę jak daje im jeść, to najpierw one są przy jedzeniu,
dlatego sypię na dół granulat, a później skalary karmię. Także tak to wszystko wygląda. Jeszcze ujęcie po długości zrobimy. Jak Państwo widzą, chodzą skalary za mną, pływają. I to by było na tyle. Muszę kończyć. Tutaj właśnie jeszcze obsadziłem anubiasami korzenie, które dostałem. Anubiasy od Krystiana, akwarystyka. Tam kryptokoryna z tyłu, w rogu. Zanurzańcem. No i tak jak mówię, nurzaniec będzie jeszcze z jednej strony. Teraz daleka troszeczkę nagramy, jak to wygląda. Pozdrawiam serdecznie Państwa. Do następnego filmiku z tej strony Rybka. Trzymajcie się. Cześć.